grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin and juice. Czy jestem na lotnisku z moim bratem, który nie umie filmować, musiałam wam to powiedzieć, więc wybaczcie mi, jeśli później wszystko będzie kiepskie. Jego wina. Hej, więc jestem już w Paryżu, jej! I dzisiaj tak naprawdę jest niedziela, więc jeszcze nie mam szkoły, mam, to jest mój ostatni dzień wolnego. Ale idę z moim bratem do Disneylandu, jej! A nie wiem po co, bo byłam tam już kilka razy i jakoś nigdy mnie to nie zachwyciło, nie wiem dlaczego, ale... Sądzę, że on jest dla mniejszych dzieci, takich przeznaczony, wiecie, tak dla kogoś, kto nie lubi, jak bardzo kręci, tak ten. Patrzcie, jaki jest so cute! Tu mój... no... Chateau. To jest... Bergson. Ciekawa nazwa. Oj, kocie, idź już biegnie. On w każdym razie ma jakieś ADHD, biega i... biega. On jest taki słodki i on tutaj śpi przy mojej głowie i jest strasznie słodki. Super słodki kot. Yay. I... pa, pa. Hej znowu, więc w końcu jestem już w Warszawie i teraz akurat próbuję wszystko wgrać i mam bardzo mało rzeczy z Paryża, ponieważ jak mój MacBook się zepsuł, już się poddałam i chciałam jednak mieć jakieś zdjęcia, więc uznałam, że jeśli nie będę miała gdzie zgrać filmów, to nie będę miała miejsca na karcie i uznałam, że po prostu porobię zdjęcia, więc niestety nie mam żadnych filmów, ale... właśnie pokazuję wam to, co mam i będę nagrywała ogólnie takie Berry Talki o Paryżu i o Grecji, bo właśnie Grecja była czymś, co w ogóle nie było planowane i od razu wróciłam do domu z Paryża i to było 3 godziny, co byłam w domu, czy 5 i od razu już jechałam do Grecji, więc trochę to tak dziwnie wyszło, ale teraz już mam internet, mam komputer, mam wszystko, co potrzeba, więc będę nadrabiała. I jak coś, siedzę teraz bardzo dużo na Asku i robię takie Tumblr following sprees, więc jeśli macie Tumblr i chcecie, żebym go zobaczyła, to czasami na Asku będę robiła właśnie takie pół godziny, że będę oceniała i sprawdzała, więc jak chcecie, to też możecie się na to załapać i tylko tyle wam mam na razie do powiedzenia, bo nie chcę więcej mówić, chcę zachować na inne vlogi, powiedzmy. I jak macie jakieś inne pomysły na filmik, które chcecie, żebym robiła, to mi piszcie w komentarzach i na Asku i na Twitterze i będę próbowała wszystko ogarnąć, bo jeszcze tylko tydzień mi został tak naprawdę do szkoły, ale mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej ogarnąć, bo naprawdę nie planowałam, że nie będę miała internetu przez tak długi czas i nie było opcji, żebym miała w ogóle internet. Więc miałam tylko to, co miałam na telefonie i... Okej, da, już więcej nie mówię i...